Witamy po przerwie w programie Ale Gra. Być może część z Was pamięta kultowe strategie XCOM sprzed parunastu lat. Teraz powstaje nowa gra oparta na tym świecie, która tworzona jest przez twórców Bioshocka 2. I właśnie z tym ostatnim tytułem będzie miała wiele wspólnego. XCOM to pierwszoosobowa strzelanina oparta na serii gier z lat 90. o tym samym tytule. Dążymy do tego, aby nowy XCOM miał w sobie sporo elementów strategii, a rozgrywka była oparta na misjach. Znajdzie się też naturalnie sporo strzelania, co będzie naprawdę ciekawym elementem, tak samo jak strategia. Dlaczego zdecydowaliście się stworzyć XCOM-a w formie FPS-a? Stwierdziliśmy, że to doskonały sposób, aby dać graczom całkiem inne doświadczenia, równie pochłaniające. Oryginalny XCOM był grą turową, tym razem jednak dajemy graczowi również możliwość wcielenia się w postać, która faktycznie walczy, a nie tylko podejmuje decyzje. Musisz podejmować najpierw pewne decyzje, obrać dobrą strategię, a następnie sam wykonujesz misję najlepiej, jak potrafisz. Stworzyliście również Bioshocka. Czy w XCOMie zobaczymy również sporo artystycznych stylizacji? Będzie jednak nieco inaczej. Obie gry osadzone są w podobnych czasach. Bioshock dział się na przestrzeni dekady. W XCOMie skupiamy się na latach 50. W grze zobaczymy sporo klimatycznych obrazów. Głównym motywem XCOMa jest idylla zakłócona przez obce zagrożenie, o którym na początku właściwie wiele nie wiadomo. I tu pojawia się kolejne podobieństwo do Bioshocka. Zagrożenie przerażające i niepokojące. W odtwarzaniu takiego nastroju jesteśmy dobrzy. Chcieliśmy osiągnąć coś podobnego w XCOMie, więc wykorzystaliśmy nasze doświadczenie z Bioshocka. Powiesz coś więcej o fabule i umiejscowieniu akcji? Jeśli chodzi o lokacje, to pokazaliśmy misję umiejscowioną na przedmieściach typowych dla lat 50. Spokojne, idealne i piękne okolice. Właśnie tak chcieliśmy, żeby wyglądał XCOM. Przede wszystkim, żeby był piękny. Inspirowaliśmy się artystami tego okresu, aby to osiągnąć. Spokój zakłócony zostaje przez obcych, którzy niszczą wszystko wokół. Idylla zostaje zniszczona przez zagrożenie niewyobrażalnie wielkie. Fallout New Vegas jest nową grą studia Obsidian. Tworzona jest przez ludzi odpowiedzialnych za pierwszą i drugą część Fallouta, którzy są założycielami Obsidian. Jest to oczywiście najnowsza odsłona serii Fallout i dzieje się w mieście, które kiedyś znane było jako Las Vegas. Miasto zostało przemianowane na Nowe Vegas, a cała akcja toczy się w 4 lata po wydarzeniach przedstawionych w Falloutie 3. Tytułowe miasto się przemienia, jest czymś, czego dotąd nie było w świecie Fallouta. Miasto przypominające społeczność przedwojenną. Jest tam elektryczność i czysta woda. Jest to zdecydowanie najbardziej optymistyczna społeczność, jaką można było zobaczyć w serii Fallout. Co zmieniło się w rozgrywce w porównaniu z trzecią częścią? Sporo rzeczy. Wprowadziliśmy wiele zmian. Gruntownie zmodernizowaliśmy system walki w taki sposób, aby uczynić go bardziej logicznym i wrażliwym na działania gracza. Siła jest teraz ważnym elementem, gdy masz do czynienia z dużą bronią. Przeliczyliśmy ilość obrażeń i odporność pancerza. Zmieniliśmy też sporo elementów związanych z bronią. Podwoiliśmy także jej liczbę. Pojawiły się lekkie materiały wybuchowe. Chcieliśmy mieć pewność, że zawsze znajdzie się coś, czego gracz będzie używał i rozwijał, niezależnie czy będą to materiały wybuchowe, czy broń energetyczna. Połączyliśmy także małą broń z dużą, tworząc spore spluwy. Nowością jest tak zwana umiejętność survivalu. Jaki jest cel gry? W oryginalnej serii Fallout dawaliśmy graczowi pewien kierunek, jednak nie zmuszaliśmy nikogo do podążania w tę stronę. Według mnie to normalne, że gracz chce się dowiedzieć, kto go postrzelił i dlaczego, i być może zemścić się za to. To wszystko zależy od gracza, co zrobi, kiedy dostanie tego gościa. To naturalny kierunek i tym tropem będzie gracz podążał. Po drodze oczywiście odkryje wiele ciekawych rzeczy, między innymi co było w skradzionej paczce, a to z czasem wciąga go w coraz większą walkę. Niewątpliwie Fallout New Vegas zapowiada się bardzo ciekawie, ale na E3 nie brakowało też premier zupełnie dotąd nieznanych tytułów. Taką grą jest Supremacy MMA, kolejna gra o popularnych ostatnio mieszanych sztukach walki. Na rynku pojawia się coraz więcej gier o MMA. Co było dla Was impulsem do stworzenia właśnie takiej gry? Wyczuliśmy, że gatunek traktujący o MMA ma sporo miejsca na nowe udoskonalenia. Jest kilka naprawdę dobrych gier, jednak zdecydowaliśmy się na nieco inne podejście do tematu. Skupiamy się na dwóch elementach. Po pierwsze, szybkość. Chcemy, aby gra była bardziej dynamiczna od typowych bijatyk, ale nadal pozostawała grą MMA. Druga rzecz to ułatwienie rozgrywki. Niektóre gry z tego gatunku są bardzo skomplikowane, a sterowanie jest trudne. Nasza gra będzie prostsza, abyś mógł zaprosić do zabawy znajomych, nawet swoją dziewczynę czy żonę.
Chcemy, by każdy z łatwością poradził sobie ze sterowaniem. To właśnie te dwie rzeczy, na których najbardziej się skupiamy. Dla kogo jest ta gra? Dla tych, którzy kochają MMA, czy może dla tych, którzy jeszcze nigdy nie widzieli żadnej walki? Oczywiście chcemy przekonać do siebie fanów MMA, ale także rzesze fanów kochających bijatyki w ogóle, takie jak Soul Calibur czy Street Fighter. Zdecydowaliśmy się stworzyć grę stosunkowo łatwą w opanowaniu, aby gra była świetna także dla tych niehardkorowych graczy. Powiedziałeś, że sterowanie jest proste. Ile czasu potrzeba, aby je opanować? Myślę, że w ciągu 5 minut nauczysz się podstaw i będziesz w stanie wykonywać najważniejsze ruchy i ciosy. Jednak im więcej będziesz grał, tym lepiej będziesz walczył. Z tygodnia na tydzień będziesz coraz lepszy, bardziej wprawny i poznasz wszystkie tajniki gry. Co z muzyką? Na prezentacji mogliśmy usłyszeć niezłe rockowe kawałki. Kto wybrał taki rodzaj muzyki? Wybraliśmy taką muzykę razem z zespołem tworzącym grę, ale to nie jedyny rodzaj muzyki w grze. Aspekt muzyczny jest dla nas bardzo ważny, ale o tym opowiemy w najbliższej przyszłości. Chętnie przedstawię wam to już niedługo. Każdy facet marzy o jeździe motocyklem. Kiedyś nie pozwalała na to matka, dzisiaj nie pozwala na to żona, ale jest to możliwe. Dzięki grze SBK10 możecie przejechać się jednośladem. Oto nadjeżdża kolejna część SBK, czyli Superbike World Championship 10. Są to wyścigi motocykli, w których wykorzystuje się tuningowane wersje najmocniejszych seryjnie dostępnych modeli. Zamiast więc budować od podstaw wyścigową maszynę z homologacją tylko i wyłącznie na tor, po prostu przerabia się zwyczajne modele dostępne w salonach. Motocykle po takim tuningu dostają niesamowitego kopa. Gra posiada licencję od wszystkich wiodących producentów, dzięki czemu można się ścigać takimi jednośladami jak Kawasaki, Suzuki, Honda, Aprilia, Ducati oraz BMW. Za ich sterami zasiądą prawdziwi kierowcy, wśród których znaleźli się m.in. Carl Fogerty, Max Biaggi, Carlos Chica, Noriyuki Haga czy Troy Bayliss. W menu można wybrać jeden z wielu trybów gry. Jest oczywiście długa kariera dla najbardziej wytrwałych kierowców. Próby czasowe, zadania specjalne, jak również szybki wyścig. Sama jazda jest niesamowicie przyjemna i emocjonująca. Należy jednak pamiętać, że motocykl to nie to co samochód i rządzi się własnymi prawami. Droga hamowania jednośladu jest nieporównywalnie dłuższa niż w przypadku czterech kółek. Poza tym motor jest mniej stabilny. Trzeba o wiele uważniej wchodzić w zakręty, aby nie spaść z motocykla. Nie wolno zapomnieć o odpowiednim dawkowaniu gazu i hamowaniu z wyczuciem. Po chwili treningu nikt nie powinien mieć już z tym większych problemów. SBK 10 jest grą bardzo szybką i dynamiczną. Tytuł z pewnością spodoba się wszystkim fanom wyścigów. To były wyścigi pojazdów dwukołowych, ale teraz mnożymy te dwa koła razy 9 i wychodzi nam 4, 5, 7, pamięci, 12, 18 kół, czyli tir, a gra nazywa się Rick and Roll, tirowiec. Rig'n'Roll to nieoficjalna kontynuacja serii Hard Track, która do dzisiaj cieszy się sporą popularnością. Sposób gry jest praktycznie identyczny jak we wspomnianej serii i polega na jeździe ciężarówką, jednak wprowadzonych zostało wiele nowości. Główna z nich to powiększenie dróg. Można przejechać całe zachodnie wybrzeże Stanów, odwiedzając ponad 30 różnych miast i miasteczek, takich jak Los Angeles, San Diego czy San Francisco. Niestety nie przypominają one jednak rzeczywistych miejsc. Fabuła gry przenosi nas w niedaleką przyszłość, do roku 2014. Przylatujemy do słonecznej Kalifornii, by rozpocząć nowe życie i zrealizować nasze marzenia o zostaniu właścicielem firmy transportowej. Rozgrywka opiera się na rozwożeniu towarów do docelowych punktów, a w późniejszym czasie także na zarządzaniu całą firmą transportową. Aby piąć się po szczeblach kariery i rozwijać firmę, należy przyjmować coraz to nowsze zlecenia. Podnosić będą one prestiż naszej firmy. Jeśli chodzi o zarządzanie, to do naszych obowiązków będzie przede wszystkim należało pomnażanie kapitału. W dalszej kolejności będziemy musieli kupować nowe ciężarówki, wynajmować kierowców, planować dla nich trasy i rozdzielać ładunki. Rig'n'Roll to jedyne w swoim rodzaju połączenie wyścigów ze strategią logistyczną. Programiści postawili na realizm. Po dalekiej i męczącej podróży można odpocząć w przydrożnym motelu, barze czy na stacji benzynowej. W grze dostępne są 3 tryby. Wyścigi, za ich pomocą będziemy imponować innym kierowcom tirów, oraz wspomniane wcześniej dostawy towaru i zarządzanie własną firmą.
FIFA i Pro Evolution Soccer od lat walczą o miano króla futbolu. Teraz do tej walki przyłącza się Ubisoft, wydając Pure Football. Czasem jest tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czy tak będzie w tym wypadku? Przekonacie się z naszej recenzji. Pure Football, jak się już na samym początku dowiadujemy, wcale nie jest typową grą piłkarską. Mecze bowiem są rozgrywane poza piłkarskimi arenami w pięcioosobowych składach i bez sędziego. Nie uświadczycie tutaj wyszukanych technik czy rozbudowanych strategii. Przeciwnika można z łatwością pokonać, wykonując w kółko te same zagrania. Brak trybun, kibiców, sędziego oraz komentatorów jest co prawda uzasadniony tym, że mecze rozgrywane są poza stadionami, jednak to, co miało być atutem gry, dodatkowo ją pogrąża. Jedyne, co słychać w tle, to toporna muzyka oraz bardzo sporadyczne i kiepskie odgłosy zawodników. Oprawa graficzna też kuleje, jest ubogo, jeśli chodzi o detale otoczenia, a piłkarze wyglądają jak plastikowe figurki. Mimo bogatej listy licencjonowanych nazwisk, ciężko jest odnaleźć na boisku zawodnika przypominającego swój pierwowzór. Na pewno znajdą się tacy, którzy na niedociągnięcia przymkną oko, chociaż lepiej w tej sytuacji byłoby powiedzieć zamkną oczy, gdyż z każdej strony bije niedopracowaniem. Pewien potencjał w grze jest, jednak przed twórcami jeszcze daleka droga, aby wypracować sobie dobrą pozycję na rynku wirtualnych futbolówek. Miejmy nadzieję, że ewentualna przyszłoroczna edycja zaprezentuje się zdecydowanie lepiej. Lego Harry Potter Lata 1-4 jest najnowszym dziełem programistów z Traveler's Tales, których kojarzyć możemy z gier Lego Indiana Jones czy Lego Star Wars. Nowa produkcja przenosi nas w magiczny świat stworzony przez J.K. Rowling z Harry Potterem i jego przyjaciółmi w rolach głównych. Fani nastoletniego czarodzieja odnajdą wiele nawiązań do pierwszych czterech książek i filmów z jego udziałem, ponieważ to właśnie na nich skupia się fabuła. Możemy studiować nauki magiczne, ważyć mikstury, grać w Quidditcha i oczywiście eksplorować zakamarki Hogwartu. Całość została potraktowana z przymrużeniem oka, aby przede wszystkim bawić graczy i dostarczać jak najwięcej zabawy z samej rozgrywki. Gra daje możliwość przełączania się pomiędzy Harrym, Ronem czy Hermioną. Każda postać charakteryzuje się szczególnymi umiejętnościami, które nabywane są podczas gry. Zmiana postaci w grze jest konieczna, ponieważ rozwiązanie np. określonej łamigłówki wymaga użycia konkretnego bohatera. Wraz z rozwojem gry zdobywamy nowe zdolności, dzięki którym możliwe będzie pokonanie przeciwnika czy ominięcie przeszkody. Lego Harry Potter Lata 1-4 jest grą nie tylko dla dzieci. Również starsi gracze mogą zostać wciągnięci w magiczny świat stworzony z klocków. Najlepiej grać we dwoje, rodzic z dzieckiem. Zabawa na długie letnie wieczory gwarantowana. Czary Mary, Hokus Pokus, to już koniec programu, ale gra pa pa!